uważam, że biznes dzierżyniowy rozkręca się, rozwija. Jest to zasługa przede wszystkim przedsiębiorców, osób, które właśnie mają pomysły na to, żeby coś, jakieś firmy otwierać, jakieś usługi świadczyć czy wykonywać produkcję. I to naprawdę widać z roku na rok, że ta inicjatywa przedsiębiorców jest coraz większa, coraz więcej podmiotów gospodarczych prowadzi swoją działalność na terenie Dzierżoniowa. A takie dni jak właśnie prezentacje dzierżoniowskie pokazują tą szeroką ofertę, bo widzimy tutaj gro różnego rodzaju firm handlowych, usługowych czy produkcyjnych. Chodząc po mieście na co dzień nawet nie wiemy, że takie przedsiębiorstwa, takie inicjatywy przez naszych mieszkańców są prowadzone. 15 lat temu te prezentacje miały troszkę inną formułę, żeby pobudzić, dać taki impuls dla przemysłu, dla przedsiębiorczości, żeby tych firm coraz więcej powstawało. Przypomnę, że to bezrobocie w powiecie dzierżoniowskim i w Dzierżoniowie było na poziomie 20, 30, 50% zaraz po tym, jak po przemianach poupadały wszystkie najważniejsze zakłady. Teraz ten wskaźnik bezrobocia jest poniżej 10%. Faktycznie wiem, że zaczyna się problem ze znalezieniem pracowników. Także w tym momencie mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś ma umiejętności, a przede wszystkim ma chęci, to w Dzierżoniowie czy na terenie ziemi dzierżoniowskiej ze znalezieniem pracy raczej nie ma kłopotów. Jesteśmy nowym przedsiębiorstwem. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w Dzierżoniowie jest nowa pralnia. Pralnia, która wykonuje usługi w nowej technologii, technologii Lagoon, która umożliwia czyścić garnitury, płaszcze, inne delikatne tkaniny za pomocą wody. Dotychczas można było to robić tylko chemicznie. Jest nowa technologia, co prawda znana od 5 lat, ale my jesteśmy w województwie dolnośląskim drugą tego typu pralnią. Firma Medbud po raz kolejny wystawia się na dzierżoniowskich prezentacjach. Oferujemy jak co roku dużo pokazów, mamy profesjonalny personel odpowiedzialny za sprzęt. Każdy znajdzie coś dla siebie tak naprawdę, mamy dużo narzędzi ręcznych, dużo konkursów, dużo nagród, wiele upominków dla odwiedzających. I tak naprawdę chcemy pokazać to, co mamy najlepszego w swojej firmie, w swojej branży. Znajdujemy się już 18 lat na ulicy Strumykowej 2 w Dzierżoniowie. Jesteśmy po raz pierwszy na prezentacjach. Jest to właściwie impreza gospodarcza, niemniej jednak my postanowiliśmy promować badania profilaktyczne w ramach programu RPO, działanie 8-7, aktywne i zdrowe starzenie się, w ramach którego będziemy wykonywać kolonoskopię jako badanie profilaktyczne w grupie wiekowej między 55 a 64 lata. Nasza firma bierze udział w prezentacjach w szczególności dlatego, żeby większa rzesza klientów nas zobaczyła. Wybudowaliśmy dużą halę na wylocie na Świdnicę. Oferujemy pełen zakres usług w renowacji, w malowaniu wszelkiego rodzaju elementów stalowych, aluminiowych, jak i również żeliwnych. Liczymy na pewnego rodzaju rozgłos, na reklamę, że większa ilość klientów do nas dotrze. Chciałam zaprezentować Centrum Szkolno-Biurowe Ryza. Nazywam się Anna Cykowska, jestem właścicielem firmy. Firma działa na ulicy Parkowej 4 od 5 lat. W tym roku będziemy mieć 5-lecie. Zaopatrujemy urzędy, szkoły, przedszkola w artykuły biurowe, artykuły kreatywne. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, organizujemy warsztaty i szkolenia dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli, z technik artystycznych. Produkty, które oferujemy, później są wykorzystywane właśnie w tych technikach artystycznych. Chcemy pokazać, że mamy sklep, który otworzyliśmy niedawno w Dzierżoniowie na ulicy Kościuszki. Chcemy dzisiaj Państwu przedstawić nasz szeroki asortyment, który będziecie mogli wykorzystać u siebie w domu. I będziemy mieli też dzisiaj różne pokazy fryzjerskie. Zachęcamy wszystkich odwiedzających. Głównie obsługujemy salony fryzjerskie bądź kosmetyczne, lecz specjalną ofertę mamy też dla klienta detalicznego, dlatego dzisiaj między innymi się wystawiamy. Mamy specjalne, profesjonalne produkty, które sprzedajemy tylko i wyłącznie klientom detalicznym. Nie odbiegają oczywiście od jakości produktów profesjonalnych, takich, które sprzedajemy do salonów fryzjerskich. Co roku wystawiamy się tutaj na dzierżoniowskich prezentacjach. No to już niejako taka tradycja jest i dzierżoniowa, i również naszej firmy, która jest firmą no jeszcze młodą, bo 5-letnią, ale co roku się wystawiamy z pewnymi sukcesami. W tym roku się wystawiamy z producentem odkurzaczy centralnych. Jesteśmy dystrybutorem tutaj na rynku dolnośląskim. I jakby chcemy się pokazać szerszej tutaj publiczności, jakby pokazać nasze możliwości, których jeszcze nie do końca wszyscy znają. Dodatkowo mamy dwa stoiska na zewnątrz, gdzie wspomaga nas firma SAS i firma Tech
sterowników. Tu bardziej jest skierowane to też dla naszych instalatorów, gdzie tam na bieżąco robimy szkolenia dla naszych instalatorów. Salon fryzjerski, Michał Mroszczak. Wystawiamy się po raz kolejny na prezentacjach dzierżoniowskich. Z tego też względu, że chcemy zareklamować swoje usługi, jakie wykonujemy w salonie. Oprócz tego chcieliśmy wypromować nasz kalendarz charytatywny na rok 2017. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich do współpracy. Podczas 22 prezentacji dzierżoniowskich Stowarzyszenie Help DDZ prowadzi zbiórkę publiczną dla Ani Sylwestrzak Zuby, Michała Zuby. Cały czas pomoc dla naszych przyjaciół, dla tych, którzy potrzebują tej pomocy. Wolontariusze Help DDZ oraz harcerze Chówca Ziemi Dzierżoniowskiej krążą po terenie prezentacji, zbierają datki do puszek. Bardzo za wszystkie słowa pocieszenia i radości dziękujemy. Liczymy, że zbiórka będzie udana. Przed nami koncert charytatywny 5 listopada w kinie Zbyszek, grupa Plato. Myślę, wyjątkowy spektakl muzyczny, wyjątkowy koncert. Od najbliższego poniedziałku, 26 września, Stowarzyszenie Help DDZ rozprowadza już zaproszenia za jedyne 50 zł. Za wrzut do puszki można takie zaproszenie otrzymać. Siedziba Stowarzyszenia Rynek 36, drugie piętro, pokój 13. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Te wszystkie działania wolontariackie, zbiórkowe, które prowadzimy, każda złotówka przybliża ich do określonego celu, a cel i oni, i my założyliśmy sobie taki, że na 25. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 15 stycznia 2017 roku Ania i Michał wyjdą na scenę i powiedzą wszystkim gromkie siema.